Twoja twarz brzmi znajomo. Internauci miażdżą występ Karoliny Pisarek w roli Madonny, aż uszy buli. W piątek na antenie Polsatu wystartowała 16. edycja Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie talentem wokalnym miała popisać się m.in. Karolina Pisarek. Sceniczny debiut modelki nie spotkał się jednak z pozytywnym odzewem. Początkiem marca ruszyła 16. edycja popularnego polsatowskiego show Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie gwiazdy popisują się swoimi umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. Do tej pory przed jurorami występowało wielu znanych celebrytów, takich jak Katarzyna Skrzynecka czy Aleksandra Szwed. W nowej odsłonie programu widzowie będą mogli śledzić sceniczne metamorfozy m.in. Wiki Gabor, Anny Jurksztowicz i Karoliny Pisarek. To właśnie udział byłej uczestniczki Top Model spotkał się z niezbyt optymistycznymi reakcjami fanów. Pisarek, która nie może pochwalić się żadnym doświadczeniem wokalno-tanecznym, została skrytykowana za pchanie się do każdego programu. Mimo sceptycznych opinii modelka nie poddała się i z podniesioną głową ogłosiła, że udział w polsatowskim show będzie spełnieniem jej marzeń. Pierwszy piątek marca modelka mogła pokazać się od nieznanej do tej pory strony, wcielając się w rolę Madonny. Pisarek, wystylizowana na ikonę muzyki pop, wykonała utwór Sorry, bijąc się po scenie w charakterystycznym body. Niestety, starania modelki nie zostały w pełni docenione. Sekcję komentarzy pod instagramowym postem polsatowskiego show zalała masa negatywnych opinii. Boże, ona w ogóle nie umie śpiewać, porażka, aż uszy więdły, o ile choreografia jej wyszła, to wokalnie już nie. Zdecydowanie coś poszło nie tak, jestem załamana jej ruchami, kiepsko wszystko wypadło, pisali bezwzględni internauci, dodatkowo wytykając Karolinie fatalną wymowę angielskich słów. Pomiędzy krytycznymi uwagami znalazło się jednak parę pokrzepiających komentarzy. Całe show było naprawdę fajne. Liczę, że jeszcze się rozwinie w tym programie, występ może słaby, ale ważne, że miała frajdę, brawo za odwagę i za brak zadyszki, pocieszali modelką fani. A Wam, jak podobał się występ Karoliny?